Hejo, hejo, witajcie w końcu na naszym kanale. Tutaj patrzcie, mamy dębiczkę, która zaraz kończy 6 miesięcy, nie? Tak, zaraz dębi kończy 6 miesięcy. Już będzie czas odsadzenia. Tutaj mamy Elcie. Postaram wam też się nagrać zmianę opatrunku Elci, jak to nóżka już wygląda. Wygląda już bardzo ładnie. Już miesiąc chodzi po patrunku. O, dębisia, dalusia. Już zbieram wiaderka i dostaną obiadek. Nie, konie. Tak, dalunia. Patrzcie, jaka dębi duża jest. Ja cię kręcę. Patrzcie, tu mamy dalusię. Zobaczcie też dalusia. Już dawno ich nie widzieliście. Patrzcie to. Dobra, jeszcze tutaj jest Dakota. Zbieram wiaderka, zostały mi tylko te dwa w sumie ze śniadania. Patrzcie, Dakusia. Dakusia? Kto jest taki piękny? Dakusia, patrzcie, jak się świeci. Nie ma nic, Dakusia. Ła! Dakota. O, Delusia. Pokaż się, Delusia, pokaż się. Delusia, jaka jesteś piękna. Dobra, bo one już się niecierpliwią. Także, zaczynam dawać Okej, dobra. Pierwsza porcja zrobiona. Teraz lecimy. Musimy to rozdać i wtedy, jak było nie wystarcza wszystkich wiaderek, to wtedy po prostu jak zjedzą, to dostaną resztę. Także idziemy rozdać. Tu sobie wcina kremona z kolą. Tu ma Tosiaczek. Tu Dalusia. Kruszynka. Nie, Kruszyna? Idziemy do Dakusi, tak? Które Dakusia, tak? Trzymaj, Dakuś. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Dakusia. O Jezus. Już idę. Dobra. Konioły już sobie jedzą. Już im rozdałam. Rozdawałam jedzenie. Teraz czekam na wiaderka. Aż skończą szamać, nie? Nie, Dalusia? O Boże, co Kruszyna. Ale jest gorąco, jest tak ciepło, że o Boże. Nie, Gwiazdor? Piciu, piciu. Piciu, piciu, Gwiazdor, ale jesteś pożarta. Pożarła cię ta. Dalunia. Wiewióry to już w ogóle odseparowaliśmy od nich, jako że jest... Tak gryzie jest strasznie. No, ale jest tu Włodko. Gwiazdor. Dobra, czekam. Czekam, aż zjedzą i daję inną. Okej, ogólnie mamy już następny dzień. I co? Ja idę z Tośką się napić. On jest ogólnie przypalowane na trawce. Wyjada tam, gdzie nie jest ogrodzone. Że idziemy sobie skrótem. O. Idziemy sobie tutaj, to jest domek. Ona jest tam za wybiegami. Widzi konie, także spokojnie idziemy się napić. O, kiedy? O, 11 jakoś ją poszłam zapalować, jest 15. Także dosi piciu. Dosiulek pije. Czemu Kremona jeszcze kończy obiadek? O, już się napiłaś, okej, dobra. Tośka już się napiła. Także wyłączamy. Tośka, chodź. Wyłączamy i idziemy. Chodź, Tośka, i idziemy znowu. Tutaj patrzcie, tu mamy stuk półsiana, pół słomy. Tam mamy stuk słomy. No ogólnie nie wiem, czy ja pokazywałam wam ten pokój. Ja pokażę wam ten pokój, bo ja go nawet nie pokazywałam. Tośka, poczekaj tutaj sekundę. Muszę ją tutaj na sekundę przyczepić. Tośka, nie uciekniesz? Raczej nie. Tak. Patrzcie, tu mamy ten pokój. Kto nie widział? Tu o. Spokoik pod wynajem. Patrzcie. Tu jest podwieszone łóżko. Tu jest sofa, stół. Tu taki o. Kuchenny aneks. Okej, Tośka już się otworzyła. Także tak to wygląda. Jakby ktoś chciał, to śmiało można wynajmować.
I łazienka, toaleta jest wspólna. O, przyjechały wysłodki. Tutaj mamy siodlarnię. To jest siodlarnia. O. A tutaj... Chodź, Tosiek. Tutaj jest toaleta. Nawet nie wiem, chyba nie pokazywałam. Boiler ciepła woda, także śmiało. No. Mamy toaletę. I tu przyszła Fizelina na tamten kolejny stuk. Dobra, Tośka, chodź, idziemy. Także dzisiaj taki filmik po przerwie. Taki, wiecie, wszystko i nic. Tu mamy bryczkę, która się rozklekotała trochę. I idziemy dalej na trawkę z Tośką. Widzicie, tu jesteśmy za wybiegami. Tam widziałam, że Kruszynka, Well i Wiewióra z Kelly poszły na łąkę, ale ich nie widzę teraz. Z tamtej strony było je widać, może gdzieś tam są, nie wiem. Zaraz pójdziemy je poszukać. O, a Tośka jest... Stoi Tosiek. Tutaj jest przypalowana. Pokażę wam, jak jest przypalowana. Chodź, Tośka, stój. Ma takie... Ja ją specjalnie przypinam u góry. Poczekajcie. O! Patrzcie, ją przypięłam specjalnie u góry, żeby sobie nie nadepnęła. I tutaj ma właśnie takie... takie coś, żeby jej się nie owijało wokół nóg. I tu jest taki bolec, że to dalej nie pójdzie. Oj, Tosiek. O, siku. Okej. Okay. Także tak sobie tutaj ma. Wiecie co, przypaluję ją trochę dalej, bo rano tutaj była, to był cień. Ale teraz widzę, że tutaj tego cienia nie ma. Także biorę ją i przypaluję ją trochę jeszcze bardziej na... O! Tu ją dawam bardziej w cieniu. Ogólnie Tośka cały sezon jest palwana. Tu jest tam od z tyłu i aż tu na zmianę ma. Także Tośka nie narzeka. Ma trawkę. O! Okej! Okay. I co? I sobie tutaj skubię trawkę. Nie chciała jakoś bardzo pić. Wypiła ile wiaderko tylko. Tutaj konie też jeszcze tyle trawy mają. Patrzcie. Cały czas mają trawy pod dostatkiem. Także fajnie. O! Patrzcie, tu jest najbardziej wykoszone. Tu, gdzie od razu schodzą z wybiegu. Idą i tu sobie jedzą. Tam jest Tośka. Tam sobie wcina. Nie wiem, czy ją widzicie. Tam. O, a te się tutaj pasą. O, jakie piękne. Jeszcze tu mają łąki, także trochę tego mają. Kruszyna, nie kują cię po krzywy? Chyba nie kują. Okej. Okay. Dobra, lecę. Co dalej? Dobra, wypuściłam teraz Kremonę i Kolcie. Nie Kremcia? Kolcia! Pokaż się. O nie. Kola! O! O Boże! Co tu jest grane? Okej. Kola pobiegła. Do Well. Słodka. O, Wellusia. Wellusia. Kremcia. Kremcia i Kolcia. I Tosia z tyłu. Kolcia. Halo, i tu Tosia. Kolcia, halo. Ale wcinasz sobie. Dobre? Dobra, Kolunia. Tak. Kolusia jest taka piękna. Też będzie miała 4 miesiące. Zaraz ja cię kręcę, jak ten czas leci. Hit. Niech sobie wcinają. I dziewczyny tam szykują konie. Dalej Kruszynkę. Na jazdę.
Okej, co potrzebujemy do zrobienia opatrunku? To tak, dudka. Oczywiście Elcia. Dudka, bo bez niej się nie da. To jest dudka made by nasz weterynarz. Tutaj jest taki opatrunek hydrożelowy. O, opatrunek hydrożelowy, coś takiego. Hydrokoloidowy, o, koloidowy. I tak, tutaj mamy taki manusan do umycia. Najpierw musimy umyć to. Wtedy psikamy, psik, psik, takim czymś. Wtedy właśnie nakładamy to. Miałam takie dwa bandaże zawsze, ale tutaj kupiłam takie mniejsze teraz. Takie, o, widzicie? Takie malutkie są. Więc wezmę dwa w razie co, jakby ten. I dzisiaj fioletowy, bo fioletowego jeszcze nie miałam, tylko miałam fioletowe w łapki. O. Łukasz! Łukasz! Łukasz, nagrywam cię! Ciągnij brzuch! Ej, tu może z nią stań, co? Tu. Ej, Elci się świeci nadal grzywa, ona była zbrokacona. Kiedy twój starszy będzie w chacie? Dopiero wyje. Fota z Elcią. Ej, dobra, to przywiąż ją. Przygotujemy wodę. Trzeba umyć. Ale najpierw zrobimy jej dudkę. Dobra. Ja się odzwyczaiłam nagrywać. Ja dzisiaj nie wiedziałam, co ja mam nagrać. Już nagrałam wszystko. Nie no, profesjonalny weterynarz. Czemu nie poszłaś na weterynarza? Chciałam. A czemu nie? Praktyki. A. A. Miałam za dużo zwierząt i nie miałam czasu. Byłam na biolchemię, bo chciałam iść. Ja też idę na biolchem. No Boże. O Boże. Najgorsze. Zawsze to jest najgorsze. No weź tam bliżej trochę może. To wygląda jak taka... Ale ja to mogę pokazać? No chyba, czemu nie? No nie wiem, nie zablokują ci? To wygląda jak taka ropa, ale to jest ten opatrunek taki. Czapnie się na ciebie zaraz, Karolina. O, fuj. O. O. Ej, dobra. No, już nie musisz tak przybliżać. Ja to, ale to jest takie ciekawe. Och ja. To ci za mocno skręciłam. Jest małe. Przecież to było takie tu, o. No nie mogę inaczej stać, no. To podejdź tam. Ale się wczuwacie w swoją rolę. No zobacz, no. O, fuj. Ej, zaciśnij trochę tą dudkę. No jest. Mnie w ogóle zastanawia, dlaczego ona po klinice przyjechała z takim wielkim opatrunkiem. Serio? Tak, no bo właśnie to jest takie, ja nie wiedziałam, ale stąd się zsuwa. I teraz przynajmniej się nie zsuwa ten opatrunek, aż tak. A co, no, aż tak, kiedyś się jej się tak mega zsunęło, nie? No jak za dużo biega. Albo rusza tą nogą. No nie, starczuje to. Nie jest źle. Fioletowy do Elci. Ładniej tak wygląda w zielonym. Oj, cię dzięki. Wszystko. Jesteś złym nagrywaczem, robisz przerwy. A. A. No to mam nie robić przerw, czy mam robić przerwy? Nie musisz robić. No. O, tada, jest. Pięknie. 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 Tak. Sobie ją wyczyszczę. Ale ej, naprawdę jeszcze ma tego brokatu sporo. Elcia? Ale nie urosła jakoś bardzo krzywa. Trochę tak, ale nie już tak bardzo. Wezmę sobie, o, szeroki kąt. Elcia? Ej, coś tu jeszcze jest tej grzywy. Ej, dużo jeszcze jej jest.
Jako gruba. Pokaż, Elcia, tak jesteś przepiękna. Ej, dobra, robię ankietę. Obcinać jej grzywę, czy nie obcinać jej grzywę? Tak na krótko, jak miała wcześniej, czy zostawiać taką długą? A ty jesteś, Maja, jak? Długa grzywa, czy krótka grzywa u Elci? No, długa. Długa, nie? No. Mi się też wydaje, że długa. Zobaczymy. Będą, wyjdzie sondaż. Oczywiście, jak zawsze, mój telefon. Nie ma pamięci. Także o. Jesteś przepiękna. Dobra, i teraz co? A łasuj zrobiłaś. Trzeba posmarować. Dobra, nie będę jej rozczesywała ogonu. Ale ma tu HP, co? Takie. Ciekawe, kto to zrobił. Pewnie Dalunia. No, na pewno Dalunia. Dala, to ty? To ty? No pewnie, że to ona. Ale ona jest ładna. Piękna. Co tu masz? Muchy. Muchy tu masz. Ale ty linijesz już, Elcia. Ej, one tak strasznie linieją, co? Już gubią. Fu. Już gubią letnie futro. O, dlatego lata tu. Widać? Widać chyba, jak to lata. Fu. Ale Elcia ogólnie jest prawie zawsze czysta. Zauważyłyście to? Co tu masz? Muchy. Elcia nie jest jakoś nigdy brudna. Z takim czyściochem. O! Brzuchem. Zadek. O, ale tego jest. Fu! Ale liniejesz, koniu. Strasznie liniejesz. O. Zrobimy teraz tak. O. Dobra, z tej strony już jest brudna. O. Czyściu, czyściu, Elcia. Piękna. Co? Okej. Okay. Waszą? Czas się w końcu umyć, nie? Co tam ci tam wkurza? Much pełno pod brzuchem. Już czysta, Elcia. Kiedy ze dwa dni temu byłaś czyszczona, nie? Boże, jakie to jest gigantyczne. Piękna. O. Piękna. Dobra, to co? To, aha, przez przypadek mi się włączyło. To by było na tyle z dzisiaj. A kończymy ten odcinek. Taki śmieszny. A szybki, w ogóle pierwszy od takiego długiego czasu. Jakiś taki, wiecie. I co? Ale jesteś, Boże, ona jest taka piękna. Naprawdę. Pokaż na szerokokątnym się. Jesteś prześliczna, Elcia, tak? Ej, dobra, naprawdę, mówcie, że zrobiła niezły glow-up, co? I łasi za mną. Elcia, czy ja ci mogę kiedyś zrobić zdjęcie? Jakieś normalne.
Nie, no muszę na szerokokątnym ją nagrywać. No dobra, to co? To do następnego odcinka. Piszcie, o czym byście tam chcieli odcinek, nie, Elcik? Także papatki.